Dzień doberek, witajcie w kolejnym filmie. Zaczynamy kolejne mierzymy ściuchamy z... ściuchami z Zary. Przepraszam, dużo gadam, więc język mi się plącze, bo to jest trzeci film pod rząd, który nagrywamy. No i właśnie, tak naprawdę już teraz mam na sobie pierwsze rzeczy. Koszulka to jest taka ta najbardziej basicowa koszulka, ona kosztuje 35 ziko. Wszystko wam podlinkujemy. No i mam na sobie spodnie, które widziałam tak po prostu, żeby przymierzyć coś innego i są katastrofą. Tak uważam. Andrzej się śmieje za kamerą. Dlatego zaczęłam śmiać się też. Tutaj coś mocno poszło, nie tak? Takich mogłabyś wyjść na pole i truskawki zbierać. No, chyba tak. Normalnie kosztowały 140 zł. Ja już je chyba kupiłam na wyprzedaży. Szkoda, bo góra jest bardzo wygodna. Tutaj jest jeszcze dużo miejsca, jest gumeczka. Jakby ta część jeszcze taka dupowa też nie wygląda źle. Natomiast to by wyglądało dużo lepiej, gdyby te nogawki jednak nie były takie szerokie. Czy nie śmiej się. Co cię tak bawi? Ubiór. A co konkretnie? Że co, że wyglądam jak beczułka? Nie, te nogawki są dziwne. W sensie teraz wszystkie raczej spodnie są trochę zwężone, a one są takie... No właśnie jeszcze nie, są... teraz jest moda na szerokie rzeczy, dzwony i te sprawy. No wiem, ja jestem niemodny, trudno. No, także tak. Idziemy do kolejnych spodni. Powiem wam, że trochę się boję, bo przed chwilą zobaczyłam, co zamówiłam. W tym momencie stan na 21 lipca, godzina 19:09. W mojej szafie są tylko jedne jeansy. I miałam nadzieję, że coś sobie z tych spodni zostawię, bo za chwilę nie będę miała czego na zadek włożyć, ale czarno, to widzę. Lecimy do kolejnych spodni. Mam na sobie kolejne nowe rzeczy. Dodam może, że tamte spodnie były w rozmiarze 44 i te, które na sobie teraz mam, też są w rozmiarze 44. To są spodnie o kroju Mom Fit, tak się chyba nazywają. Tak sobie wezmę tą koszulę, żebyście mogli zobaczyć, jak one tutaj leżą. Mogłyby być ciut luźniejsze. Natomiast wiecie, no spodnie po jednym noszeniu trochę się uciągają, a to nie jest tak, że one mi się to jakoś mocno wbijają, więc wydaje mi się, że spoko. Tutaj już lepiej wyglądają moim zdaniem te nogawki i w ogóle podobała mi się ta koszula, powiem wam, że właśnie taka związana do tego, myślę, że wyglądałaby sztosowo. Co, Andrzeju? Mega fajnie, tak się odwracam trochę w stronę tej szyby, która jest ze mną, to ma jakąś ładną nazwę. Ale tak, powiem wam, że mega mi się to podoba. Podoba mi się ta koszula, podobają mi się te spodnie. Koszula jest bardzo miła w dotyku. Co to za materiał? Sprawdźmy to. Tak na szybko to sprawdźmy. Błagam, niech to będzie coś naturalnego. Ojejku, 55% bawełna, 45% poliester. To szału nie robi. Szału nie robi. Ale powiem wam, że jest bardzo wygodna, bardzo luźna, fajna. To jest taka stylóweczka, że to już bym mogła założyć i nawet mi nie przeszkadza, chyba że te spodnie są szerokie. Ale chociaż... nie są tak szerokie jak tamte. No nie, tamte były bardziej pampersowate. Te są fajniejsze. No i jakby tutaj mi dobrze leżą, to jest najważniejsze, nie? Żeby w tych okolicach brzuszka i zadka te spodnie leżały dobrze i wygodnie. I w tym przypadku tak jest. Lecę się przebrać. Wracam do was, słuchajcie, w nowej koszuli, a w tych samych spodniach. Mam lekki problem, bo zamówiłam dwie pary spodni. To jest ten sam model. Jedne są chyba ciemniejsze, a jedne jaśniejsze, tak mi się wydaje. Są w dwóch różnych rozmiarach, 44 i 46. Rozmiar 44 próbowałam założyć, ale dużo mi brakowało. Więc się poddałam, nawet nie próbowałam się w nie wciskać. A jeżeli chodzi o rozmiar 46, słuchajcie, ja nie wiem... Oni montują te guziki na zapiętych spodniach? Czy jak to się dzieje? To jest, słuchajcie, tak zapięte, że męczę się z tym od paru minut i nie jestem w stanie tego guzika wyciągnąć. No nie jestem w stanie. Zobaczcie, jak tutaj jest mało miejsca. No nie da się go wyciągnąć. To jest w ogóle jakby mission impossible. Po prostu myślę, że nawet Tom Cruise by tego nie ogarnął. Trzeba by to po prostu przeciąć. A nie chcę tego robić, bo na żywo... Te nogawki na dole nie podobają mi się tak bardzo, bym chciała je zostawić. Wydaje mi się, że na stronie internetowej wyglądały to jakoś
lepiej. A jak zaczęłam, wiecie, mierzyć tamten model i zobaczyłam, tamten mi się udało rozpiąć, więc zobaczyłam, jak to wygląda przy kostce, to wcale mi się to nie podobało, więc stwierdziłam, że nie będę się męczyć, żeby to przymierzać. Ten model niestety nie jest dla mnie, ale ta koszula, ona jest świetna, tylko bardzo wielka szkoda, że jest w 100% z poliestru, ale to na pewno dzięki temu jest taka miziata. Nie, to jest tak przyjemny materiał. Taki wydaje się właśnie w dotyku satynowy, ale nie, kochani, to z satyną nie ma nic wspólnego. 100% poliester. No i oczywiście moje ukochane niebieski kolor paseczki, jakby mi w to grali. Aczkolwiek myślę, że nie zostawię tego, bo mam to na sobie chwilę i czuję, że już się grzeje. Także lecę się przebrać. Miałam zmienić spodnie, ale uświadomiłam sobie, słuchajcie, że przez ten przypadek tych spodni mam trochę za mało. Więc przychodzę tylko w nowej bluzeczce. Powiem wam, że bardzo mi się podoba. Tak spojrzałam sobie w lustrze, jak wyglądam i mega mi się podoba ten vibe. Jest w tym trochę coś takiego, nie wiem, takiego trochę, taka nuta takiej babciowości, mam wrażenie. Ale to jest taka przyjemna babciowość. Nie wiem, jak mam to określić. Brakuje mi słowa. Andrzej znowu się krzywi za kamerą. Andrzej, jak byś określił tą bluzkę? Ona jest taka peace and love, everyone. No, taka Pocahontas. No nie? Coś takiego... Tak, coś takiego w niej jest. Bardzo ładne ma te wzorki tutaj, takie jakby wyhaftowane, wyszyte. Kolor mógłby być trochę żywszy. Ja się lepiej czuję w żywych kolorach, ale jakoś specjalnie mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. Tutaj jak zakładałam, mi się to wywinęło, ale to można poprawić i nie ma dramatu. Lecę po czarne spodnie. Mamy, słuchajcie, sukces. W końcu coś na mnie pasuje. Chociaż nie tak w końcu, przed chwilą też pasowało. Zacznijmy może od bluzki, która ma bardzo piękne rękawy, ale jest bardzo przezroczysta. Więc no teraz tak założyłam to, ale normalnie pewnie jakbym miała to założyć do pracy czy gdzieś, no to jednak ubrałabym pod to taką, wiecie, boksereczkę, żeby trochę to załagodzić. Na wieczorne wyjście do czarnych spodni, czarny biustonosz, myślę, że można byłoby zostawić tak niby, wiecie, sexy flexy. Ale może przejdźmy do spodni, bo to jest chyba moim zdaniem ciekawsze. W końcu trafiłam. Rozmiar 46. Mogłoby być chyba rozmiar mniejszy. Jakby było 44, to też by się nic nie stało, bo mam tu sporo wolnego miejsca. Podoba mi się to wycięcie tutaj, że one są sobie takie nierówne i widać trochę więcej kosteczki z przodu, a trochę mniej z tyłu. Przede wszystkim są wygodne. I powiem wam, że ten jeans wydaje się taki dosyć gruby. Taki porządny. Także mega mi się podoba. I widziałam na metce, że chyba to już było coś wyprzedażowego. Kosztowało 90 zł. Tak, 90 zł, nie wiem, że kosztowała bluzka, ale pamiętajcie, że wszystkie informacje na temat numerów referencyjnych, rozmiarów, które mierzyłam, linków i cen macie w opisie. Lecę po kolejne spodnie i kolejną koszulę. Wracam do was, słuchajcie, po raz ostatni. Tutaj mam koszulę, która miała tak ciekawie skonstruowany krój. Widzicie, tutaj były takie jakby wycięcia, w które powinny wpasować się piersi. Myślę, że wyglądałoby to bardzo ładnie. Oczywiście jest to rozmiar XL, bo większego nie ma i jest to dla mnie dużo za małe, więc to out. Mam na sobie koszulę, która na pierwszy rzut oka wygląda bardzo fajnie i myślę, że jeżeli ktoś z was trochę bardziej jest przyzwyczajony do swojego ciałka niż ja, to myślę, że warto się na to skusić. Ta koszula ma bardzo ciekawy tył. Ona ma tutaj coś takiego, co możecie zawiązać, ale przez to, że jest taka wycięta, mi tu wystają te buły. I ja się z tym czuję niekomfortowo, więc odwracam się już do was przodem i nie będę stawać więcej tyłu. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie. No i na sobie mam kolejne spodnie, również czarne, chociaż muszę wam powiedzieć, że na żywo ta czerń wydaje się mocniejsza niż w tych poprzednich spodniach. One nie są do końca takie rurkowate, aczkolwiek są zwężone, bardzo wygodne, również taki gruby, mięsisty materiał. Jest to rozmiar 44, na metce 89 zł. One chyba były właśnie z wyprzedaży. Także pewnie któreś z tych czarnych spodni, albo może nawet dwie pary sobie zostawię. Koszula bardzo fajna, no ale moja bania nie pozwoli mi jej nosić. Więc ja się na pewno z nią pożegnam. I to byłoby w tym filmie tyle. I chciałabym wam już zapowiedzieć, że najlepsze oczywiście zawsze na koniec na kanale.
Już niebawem pojawi się film, w którym to Andrzej będzie mierzył ciuchy, na który już teraz serdecznie Was zapraszam. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia.